tej mądrej księdze Biblii jest to napisane. Proś, a będzie ci dane. W tym ciele realizujesz twoje powołanie, czyli cel twojej duszy, która jest tutaj, teraz i chce coś tutaj stworzyć. Czyli nazwijmy to tak. Twoja dusza to jest cząsteczka energii boskiej, która może wszystko, która wie wszystko, która no jest po prostu najwyższą wibracją, jaka jest możliwa. I teraz, gdy ona jest w tym ciele, ona może w tym ciele materialnym, tutaj w materii na ziemi, coś stworzyć, coś ukształtować. Zaczynając od tego, że tworzysz na przykład twoją oazę natury, twój ogródek na balkonie, tworzysz twoje mieszkanie, jak wszystko ma wyglądać, a może tworzysz jakieś rzeczy manualne, malujesz obrazy, czy cokolwiek innego, to poprzez tworzenie w materii realizujesz siebie. To jest bardzo piękne, bardzo pozytywne. Każdy z nas jest inny i gdy dwie osoby poprosisz, aby namalowały ten sam motyw, na pewno to znasz jeszcze z lekcji plastyki, ze szkoły, gdzie malowaliśmy jakąś martwą albo żywą naturę i każdy z nas widział ją inaczej, każdy inaczej tworzył ten obraz. I dokładnie tak jest z naszym życiem. Możemy tworzyć nasze życie zupełnie inaczej niż każda inna osoba dookoła nas. To jest oczywiście niezgodne z systemem, ponieważ system chciałby, aby wszyscy byli tacy sami, wszyscy działali według tych samych zasad, prawda? Dlatego, jeżeli chcesz żyć w pełni szczęścia, spełnienia, miłości, obfitości, to wiedz, że to jest możliwe. Tutaj i teraz. Jeżeli jeszcze tak nie żyjesz, to najwyższy czas, aby zacząć malować ten obraz. Obraz twojego życia. I tu jest ta czwórka, bo mamy 64. spotkanie, czyli czwórka jest tą drugą cyfrą, która odpowiada na pytanie, jak wpłynąć na materię, jak wpłynąć na świat, na twoją cielesność, na to ciało, na to życie tutaj materialne dookoła. I czwórka ma takie symboliczne znaczenie koncentracji, ma symboliczne znaczenie granic, czyli wyznaczania granic, tworzenia czegoś. To jest również bardzo taka dynamiczna, silna cyfra. I gdy spotykamy się dzisiaj na naszym 64. spotkaniu, jutro spotkamy się na 64. ceremonii, to zajmujemy się tworzeniem twojego królestwa, które jest zgodne z tobą, które jest zgodne w 100% z twoją idealną wizją życia. Czyli widzisz, jakie to jest ważne, że żeby poczuć tą swoją niepowtarzalność, tą wyjątkowość, skupić się na sobie, odkryć to wszystko, co sprawia ci radość, szczęście, spełnienie, iść tą drogą i odrzucić wszystko to, ten balast, który czujesz, że już do ciebie nie pasuje, że jest niezgodne z tobą. I wtedy, gdy już wiesz, co jest tą drogą, która sprawia ci radość, szczęście i spełnienie, to zaczynasz tworzyć twoje królestwo. I to twoje królestwo, o tym będziemy mówić dokładnie jutro na naszej ceremonii, co jest ważne, jak należy stworzyć to królestwo, aby dawało ci ono szczęście, dawało ci spełnienie. I tym królestwem jest nie tylko twój dom, czyli mój dom, moją twierdzą, jak to mówią Anglicy, ale tym twoim królestwem jest wszystko, na co masz wpływ. Wszystko, na co masz wpływ. Co jest pod twoim panowaniem, co jest przez ciebie rządzone, co jest pod twoim posiadaniem. Gdzie na coś wpływasz, gdzie przebywasz, gdzie twoje energie wypełniają jakieś pomieszczenia, czyli częścią twojego królestwa jest także twoje miejsce pracy. To miejsce, w którym zawsze siadasz,
na przykład w biurze, czy jeżeli pracujesz na hali produkcyjnej, to miejsce, na którym pracujesz w tym momencie, jest również Twoim królestwem. O tym warto pamiętać. To jest bardzo ważne, że wszystko jest Twoim królestwem, gdziekolwiek jesteś, czymkolwiek się zajmujesz, gdziekolwiek płynie Twoja energia. Często myślimy, że naszym królestwem jest tylko nasze mieszkanie, prawda? Albo to, co posiadamy na koncie, nasz dom, nasz ogród. Nie, naszym królestwem jest wszystko to, gdzie ten król i królowa przebywa w tym momencie. Dobrze, niech to będzie takie pierwsze przesłanie. Ponieważ mamy aktualnie księżyc malejący, warto zwrócić Twoją uwagę na to, co już nie ma miejsca w Twoim życiu, czyli od czego chcesz się uwolnić, co chcesz zmniejszyć, co chcesz usunąć, ale cały czas biorąc pod uwagę to właśnie tworzenie Twojego królestwa. Czyli jak powinno wyglądać to królestwo, a jak nie powinno. I to, jak nie powinno wyglądać, a może teraz wygląda, to wyrzucamy. Idziemy dalej. Dzisiejszym przesłaniem na nasze spotkanie, które jest przygotowaniem do jutrzejszej 64. ceremonii, jest: jeżeli chcesz stworzyć Twoje królestwo, chcesz osiągnąć ten sukces, spełnienie, szczęście, zadowolenie, takie wypełnić jak gdyby tą swoją misję, to co czujesz, to bardzo dużo jest zależne od Ciebie, od tego, na ile się postarasz, ile energii w to włożysz, jakie masz myśli, oczywiście pozytywne myśli coś budują, negatywne myśli coś niszczą i to wszystko, co wypływa z Ciebie, jest podstawą, ale jest jeszcze coś innego, o czym bardzo często zapominamy. Uzyskać wsparcie od siły wyższej. Uzyskać akceptację, tak zwane błogosławieństwo od siły wyższej. No jak to rozumieć? Błogosławieństwo to od razu kojarzy nam się z zawieraniem związku małżeńskiego, gdzie młoda para, nie wiem czy to się jeszcze dalej praktykuje, ale kiedyś się to praktykowało, otrzymuje błogosławieństwo od rodziców jednej i drugiej strony. No i to jest właśnie takie błogosławieństwo, które warto uzyskać od siły wyższej, aby ta realizacja przebiegała szybko, z lekkością i z radością. Jeżeli bowiem mamy jakiś plan, jak powinno wyglądać to nasze królestwo, ta nasza idealna wizja życia i teraz tak, zakasamy rękawy, zagryzamy zęby i idziemy do przodu, czyli przebijamy głową mur, aby to osiągnąć. To może zdarzyć się tak, że się niesamowicie napracujemy, bardzo się napracujemy. Tak się wymęczymy, tak się całkowicie damy wszystko z siebie, a efektu brak. Może znasz takie momenty? Dlaczego tak jest? Ponieważ gdy mamy jakąś wizję życia i ona jest rzeczywiście zgodna z nami, z naszym sercem, to to jest takie niesamowicie ważne, aby połączyć się z tą energią źródła, czyli nasza dusza wyższa jest cząsteczką tego źródła, tej energii boskiej, nazwijmy ją tak, i połączyć ją z tym źródłem i poprosić o wsparcie. I to znasz na pewno, bo małe dzieci często piszą takie listy. Listy do Boga, listy do Wszechświata, listy do Świętego Mikołaja. I zazwyczaj pamiętają to jeszcze z tego czasu przed inkarnacją, że trzeba przedstawić sile wyższej nasz plan i uzyskać błogosławieństwo. Jak mało osób o tym wie, prawda? Tak, bo to jest jeden z kolejnych kluczów tajemniczenia tutaj na Ziemi. Jeżeli masz Twój plan, Twoją wizję, jak powinno wyglądać Twoje życie, jak powinno wyglądać Twoje królestwo, to nadszedł czas, by połączyć się z siłą wyższą, z tą siłą wszechświata, popatrzeć w nocy, w rozgwieżdżone niebo, popatrzeć w słońce, połączyć się z tą energią, może wyciągnąć dłonie do wszechświata i w myślach albo na głos powiedzieć, czego pragniesz i poprosić o wsparcie. W tej mądrej księdze Biblii jest to napisane. Proś, a będzie Ci dane.
I to na pewno nikt nie wyssał sobie z palca, tylko są to jeszcze stare przekazy, które zostały z tych poprzednich kultur, które jeszcze wiedziały więcej niż my aktualnie w opętani siecią mroku. Dlatego twoją wizją życia przedstaw sile wyższej w jakiejkolwiek formie czujesz. Możesz ją napisać, możesz ją przeczytać, możesz ją po prostu w myślach sobie wyobrazić i wysłać do źródła, wysłać do wszechświata, wysłać do Boga, do energii wyższej i poprosić o wsparcie. I to jest dokładnie tak samo, jak siły światła, anioły światła wspierają nas w takich banalnych rzeczach, jak znalezienie miejsca na parkingu. Każdy z nas to zna, prawda? Wystarczy poprosić o to, by znalazło się jedno miejsce i z góry podziękować, że na pewno ono będzie i dziękujesz za to z głębi twojego serca i rzeczywiście to miejsce jest. W najbardziej zatłoczonym parkingu akurat ktoś wyjeżdża i masz wolne miejsce. I tak samo jest to z realizacją twoich marzeń, twoich planów. Dlatego pamiętaj o tym. Uzyskać błogosławieństwo twojej wizji życia i twojej wizji twojego królestwa. Ale na dzisiejsze spotkanie mamy jeszcze dwa przesłania. Kolejnym przesłaniem jest wdzięczność. I tutaj tak spodobała ci się ostatnio ta opowieść o dzbanach i dzisiaj postanowiłam również opowiedzieć pewną rzecz, która jest tak pięknie związana z tym tematem wdzięczności i dostrzegania bogactwa wokół nas. Opowiem również coś z mojego osobistego doświadczenia. Opowieść o królu i o żebraku. Był sobie pewien król, który miał taki zwyczaj, by codziennie przyjmować dary od swoich poddanych. I każdy z tych poddanych przynosił mu jakieś dary. No i tak codziennie również przychodził żebrak. I ten żebrak nie miał wiele do zaoferowania i przynosił codziennie jabłko, jedno jabłko. No i tak minęło kilka dni i gdy ten żebrak się pojawiał, to król już taki znudzony, tylko machał ręką, aby włożyć to jabłko do kosza. No i w tym koszu już było ileś tych jabłek. No i znowu machał ręką, żeby ten żebrak sobie już poszedł, nie dziękując w ogóle. To było dla niego normalne i naturalne. I teraz uwaga, patrz na symbolikę. Czy czasami w twoim życiu takie sytuacje może mają miejsce. Jestem pewna, że mają, bo mają miejsce w życiu każdego z nas. Również u mnie i u każdej innej osoby. Gdy jesteśmy w tym ciele materialnym, gdy jesteśmy w tej sieci mroku tutaj na ziemi, która w tym momencie się rozpada, to tak zostaliśmy nauczeni, że nie dostrzegamy pewnych rzeczy. I tutaj chodzi o tą wdzięczność. I tak pewnego dnia, już minęło kilka dni, żebrak znowu przyniósł jabłko i król znowu machnął ręką, aby sobie już poszedł i to jabłko trafiło do kosza. Ale że król miał taką swoją ulubioną małpkę i ta małpka stale siedziała mu na ramieniu i ta małpka wskoczyła do tego kosza, wyjęła to jabłko, ugryzła to jabłko, uderzyła tym jabłkiem o podłogę i z tego jabłka wypadła perła. No uwaga, wypłakane łzy zamienią się w drogocenne perły. Tak, znowu jesteśmy przy temacie pereł. W każdym z tych jabłek była ukryta perła. I król kazał rozbić wszystkie jabłka. W każdym z tych jabłek była ukryta perła. I czy nie jest to symboliczne, że tak czasami otrzymujemy prezenty od kogoś? Może coś nie jest zgodne z naszym gustem, bo akurat zupełnie nie pasuje do tego, co lubimy. A może ten prezent wydaje nam się taki mało wartościowy, albo taki jakiś naiwny. Czasami ktoś daje nam inne prezenty, wszechświat daje nam prezenty, których nie zauważamy. Widzimy tylko tą powłoczkę zewnętrzną, a nie widzimy tej perły, która jest w środku. Czy tak jest czasami w twoim życiu? Że otrzymujesz jakieś prezenty, jakieś niespodzianki i wrzucasz je do kosza,
nie zwracasz na nie uwagi, odczuwasz to może nawet jako balast. A gdyby się temu głębiej przyjrzeć, to okazuje się, że jest tam ukryta perła, taka drogocenna, za którą można sobie kupić coś, na co masz ochotę, albo coś innego zrealizować. Wdzięczność jest podstawą do szczęścia, spełnienia, obfitości, radości. I to nie jest taka wdzięczność, że ktoś nam podaruje, nie wiem, 10 tysięcy złotych i jesteśmy mu za to wdzięczni. Ale wdzięczność za wszystko. Za malutkie rzeczy. Nawet takie rzeczy, które w tym momencie do nas nie pasują, albo nie widzimy tej ukrytej perły. Nie widzimy, że tam w środku jest perła. Bardzo głęboki temat do przemyśleń. Co otrzymujesz każdego dnia od siły wyższej, od wszechświata, od Matki Ziemi? Za co warto być wdzięcznym? Popatrz, każdy z nas ma w sobie bardzo dużo ukrytych talentów. Każdy z nas jest jedyny, niepowtarzalny. I te talenty, czasami my nie wiemy o tym, że one są ukryte w nas. Ale gdy zaczniesz czuć wdzięczność za to, kim jesteś, za to, jak wyglądasz, za to, że jesteś tutaj i teraz, dokładnie w tym momencie, za to, że świeci słońce, za to, że pada deszcz, za to, że ziemia pachnie rosą, za to, że spotykasz miłą osobę, która się do ciebie uśmiecha, za to, że masz jakieś ukochane zwierzątko, za to, że ptak śpiewa, za to, że masz dach nad głową, że masz miejsce, gdzie możesz się położyć, spać i odpocząć. Gdy zaczniesz odczuwać taką głęboką wdzięczność za to wszystko, co daje ci siła wyższa każdego dnia, to nagle stanie się coś magicznego. Każde odczucie wdzięczności za wszystko, co masz, jest jak taki świetlisty kanał. Gdy ty poczujesz wdzięczność za cokolwiek, za znalezioną muszelkę na piasku, akurat to mi przyszło do głowy, bo to stoi teraz na moim kominku, muszelka z Porto Santo. Gdy czujesz wdzięczność za to, że to widzisz, że to masz, że to jest z tobą, to nagle otwiera się taka świetlista energia, która łączy cię z tą rzeczą naturalnie, ale która również jest takim kanałem, który łączy cię z wszechświatem i z tym rogiem obfitości. I na pewno to zauważysz w twoim życiu, jeżeli zaczniesz z głębi serca dziękować, czyli nie takie paplanie, jak paplają niektóre osoby modlitwy, że otwierają jakiś modlitewnik i paplają w ogóle, a myślą o czymś innym, tylko takie poczucie z głębi twojego serca, wdzięczności, radości, podziękowania za wszystko, za kocyk, który masz na kolanach, za kubeczek, z którego pijesz herbatę, za notesik, w którym coś jest zapisane, za to, że jest ciepło, za to, że jest zimno, za to, że wiatr szumi w koronach drzew, za wszystko. To zauważysz, że nagle zaczynają spadać z wszechświata cuda. Zaczynają dziać się cuda. Zaczynają przypływać do ciebie różne inne rzeczy, które dają ci szczęście. I to nie muszą być rzeczy materialne. Mogą być jednak materialne. Jeżeli dziękujesz, to nagle pojawiają się jakieś oferty, jakieś nowe możliwości. I to jest właśnie ta tajemnica, jak połączyć się z tym morzem obfitości wokół nas. Dziękować. Czuć wdzięczność za wszystko, co już masz i w tym momencie otwierają się te połączenia i otrzymujesz wszystko to, czego pragniesz.